To jest początkujący festiwal, to się dopiero wszystko zaczyna, także tutaj znacznie mniej kabaretów się pojawia niż na innych festiwalach, ale pojawiają się te, które też przez inne festiwale przejeżdżają. W związku z tym, że ten konkurs na razie trwa jeden dzień, a właściwie jeden wieczór, no to tutaj może wystąpić 4-5 kabaretów. I to są kabarety wybierane już spośród tych, które gdzieś wystąpiły na innych festiwalach, także wydaje mi się, że jest dosyć przyzwoicie. No, jurorzy wczoraj mówili, że byli zaskoczeni tym, bo zawsze na każdym festiwalu właściwie zdarza się jakaś wpadka, to znaczy zdarza się coś takiego, że człowiek się zastanawia, kurczę, dlaczego ten człowiek się dostał, czy ten kabaret dostał się aż tak wysoko do konkursu. Twierdzą, że wczoraj takiej wpadki nie było, no jeżeli tak twierdzą, a to są ludzie, którzy już na różnych festiwalach bywali, albo jako jurorzy, albo jako występujący, bo Tomek Jachimek czy Mikołaj Cieślak bywali też jako uczestnicy takich konkursów, jeśli twierdzą, że nie było wpadki, no to znaczy, że jest przyzwoicie. Pozytywne, bo ja mam brata, który był żołnierzem zawodowym, także ja mam to w rodzinie gdzieś tam jakoś, także brata lubię, mamy dobre kontakty, także ja nie mogę mieć złego zdania o wojsku, bo bym miał złe zdanie o rodzinie, także kojarzy mi się to w miarę dobrze, przynajmniej na poziomie rodzinnym. Kochanie, powiedz mi, gdzie ty jesteś? No to pani kolację zrobiłam, a ciebie nie ma. W Libii. Gdzie? Libia! Dobrze. Kim jest ta dziwka? To ona jest z kimś jeszcze? To państwo w Afryce! Dobrze, a co ty tam robisz? Nie wiem, no co, pomagam odbudować zniszczony kraj. Tak? A w domu nawet klamy już przykręcisz. Nie, no bardzo mi się podoba. Jesteśmy przy pięknej hali widowiskowo-sportowej w Nowym Dworze. Właśnie się próbuje kabaret Tiru Riru. No generalnie co można powiedzieć tutaj? No jest nowy dwór, jest trochę rozkopany. Ale można tam zobaczyć, jest stacja kolejowa, jest tutaj, no ogólnie jest fajnie, ślicznie, śliczne miasto. A czy tematyka militarna, wojskowa jest ci bliska, czy raczej nie, było ci ciężko ułożyć tekst o wojsku? Jest mi bliska, bo przecież w sumie, niech szybko policzę, 6 lat przed wojskiem uciekałem. No, ścigali mnie, nawet już miałem list wysłany z policji, że jak mnie złapią, to idę do wojska. To były te fajne czasy, gdzie po prostu trzeba było studiować. Teraz też powinien być pobór, to ludzie wszyscy by studiowali, mielibyśmy wykształcony naród, a tak nie, widzisz, nie ma wojska, ludzie już mają wszystko gdzieś, nie idą na studia i wykształcenie spada. Ja jestem bardzo zdyscyplinowany. Tak? Tak. Ja nie, naprawdę muszę powiedzieć, że dyscyplina... Wiem coś na ten temat, o. Coś na ten temat wiem. Wiem, czym jest dyscyplina, dużo książek czytam, oglądam telewizję, widziałem, jak to jest, ale, że tak powiem, nie biorę z tego przykładu. Dzisiaj w ramach rozgrzewki graliście sobie mecz z kabaretami. Tak. Nie jesteś zmęczony? Ja bym powiedział, że moja kondycja w skali od 1 do 10 to jest minus 2, ale 3 brameczki strzeliłem. Muszę podziękować kolegom z kabaretu Tiru Riru i Pawłowi Pałaszewskiemu. Bajerka, przegrali w karnych. No co ja mam powiedzieć, no wygrali lepsi. Prawda sztuka? Ale nie tak jak koty z drzewa zdejmowaliśmy. No chodź! No kto ma miskas? No kto ma miskasik? Też nie. Dzień dobry, my się nazywamy Kabaret i przyjechaliśmy tutaj dzisiaj, żeby wystąpić przyjechaliśmy przedwczoraj, ale występujemy dzisiaj i będzie bardzo miło. Dzisiaj rano tak, graliśmy... Tak, my jesteśmy strasznie śmieszni, bo my jesteśmy Kabaret i w ogóle będzie śmiesznie i proszę przyjść i się śmiać. Zapraszamy. Jak tam, przygotowani do manewrów? Fajnie. No, grubo. Aż 2 dni się przygotowywaliśmy. Także porządnie jesteśmy przygotowani, także mamy ten spokój dzisiaj. Ja widziałem piękne miasto, słuchaj. Super. Niesamowite. Piękne miasto, bardzo fajne, naprawdę. Tak. Podoba nam się tu. Jakbym, kurde, nie mieszkał w Zielonej Górze, to mieszkał pewnie w Nowym Dworze. No, obiady macie naprawdę fajne i fajny hotel. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak nas tutaj przyjęli ludzie. Jest bardzo, jest bardzo fajnie. Grupy szczekali pod hotelem, także super. Tak, pani od razu nam otworzyła drzwi na dzień dobry. I spytała, w co uderzyliśmy samochodem, bo trzeba huk. No, bo... Ale była jakaś stłuczka, czy nie? Nie, krawężnik tylko. Czyli tematyka militarna jest wam bliska, czy raczej nie? Pewnie, czołgami w grze też jeździłem.
Wojsko? Kurde, my lubimy wojsko, naprawdę wojsko tak, jest super. No, nie od pary mam kategorię D. Nie, mama. Możesz to wyciąć. Oczywiście, jak widać, zawsze. My jesteśmy bardzo zdyscyplinowani, każdy słucha drugiego. Czasami nawet mamy próbę. Naprawdę. Znaczy próbę mamy zazwyczaj, czasami one wychodzą. Czasami tak, to. A kto jest taką osobą najbardziej trzymającą was w garści? Czy nie ma takiej osoby? Różnie to bywa. Różnie. Właściwie to każdy siebie trzyma i może dlatego nie są te próby tak, jak jest. Każdy jest trzyma siebie, a klon trzyma nas wszystkich. Każdy kabaret przygotować piosenkę marszową z tego, co słyszałam, tak? Wojskową. No, przygotowaliście coś? Coś tam się obiło uszy. Tak. No właśnie te dwa dni dopiłem do tego, że my dwa dni się przygotowywaliśmy do tej piosenki całej marszowej. No. Dalej nie umiemy, ale jest fajnie. Czy dwa dni temu ją wymyśliliśmy, a w sumie przygotowaliśmy się z 15 minut. W samochodzie śpiewaliśmy też. Że będzie trochę spontan taki. Zobaczymy, co wyjdzie. Ja się trochę sugerowałem Full Metal Jacket takim filmem. Oglądałem na YouTubie ich, tak. Ja mu teraz powiedziałem. Widziałeś Full Metal Jacket? Tak. Widziałem. Słuchajcie, nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić was na nasz nowy program. No to... Jechucu! Dziadka są już policzone. Kupi wnuczkowi zabawki edukacyjne śmierć dziadka, aby mógł oswoić się z jego odejściem. W skład zestaw wchodzi Brumienka, kukiełka martwy dziadek i kukiełka babcia w żałobie. Zabierzcie drugie miejsce, gratuluję. Jak się występował wczoraj? Dziękujemy. Dziękujemy za gratulacje. Występowało się dobrze. Bardzo dobrze. Wesoło, tak. W porządku. Jesteśmy zadowoleni. A czy tematyka wojskowa, militarna jest wam obca, czy czasami zdarza wam się pisać na ten temat skecze na przykład? A właśnie mieliśmy farta, bo tutaj była jedna konkurencja, żeby napisać skecz na temat wojskowy. Akurat mieliśmy taki skecz z takim militarnym zacięciem. O. Także nam się udało, a potem stworzyliśmy piosenkę. Być może uprzedzam następne pytanie, bo był konkurs też na piosenkę kabaretową wojskową i stworzyliśmy ją i wyszła zarąbiście i wygraliśmy. Wyszła po prostu. Okay, piosenka no, wyszła. Po prostu wygraliśmy. No w każdym razie śpiewaliśmy piosenkę, jak było nieważne. Wpadłem na pomysł i wiem już co zrobię. Karę cielesną wymierzę sam sobie. Pogrzebacz, żelazko i szklana żarówka. I kijem po nodze i w oko stalówka. I młotkiem w paznokieć, ręcznikiem po jajach. I tak do kaprala wróciła znów fala. I młotkiem w paznokieć, ręcznikiem po jajach. I tak do kaprala wróciła znów fala. Powstawała 3 miesiące z kawałkiem. Bardzo prób. Ciężkie prace, tak. Nagrywaliśmy z orkiestrą symfoniczną w studiu, też zdarzało się. Leszek Możdżer też troszkę pomógł, ale ogólnie w porządku, jak widać, udało się, więc. Bo on tam w chórkach zaśpiewał takie z tym. Ale wycięliśmy go później, on w rezultacie już się nie pojawił, bo tam strzelał tam. Więc, boki zrywać. Trochę fałszował przy górach, więc musieliśmy go wyrzucić. No. Sorry, Bono. No offense. Wspaniałe śniadanie dzisiaj. Tutaj odbyło się o godzinie 11, ale rewelacja. Wszystko było świeże, wszystko było przepyszne. Nie, ten wywiad jest do kitu, Agata. Ale ja chcę powiedzieć, że to jest, że w Nowym Dworze Mazowieckim jest taka dziwna tradycja, że śniadanie się je o 11, obiad o 15, obiad o 17. Także tutaj intensywnie wszyscy spędzają środek dnia, a potem odpoczywają. To jest tak. A czy w waszym kabarecie panuje dyscyplina, czy raczej nie? Jak widać, panuje. Tak, jak widać, podczas tego wywiadu panuje duża dyscyplina. Jak w wojsku. Nie, no tam trochę elementy czasem muszą być, no bo nie może być takie zawsze opieprzanie. Jak jest o 17 kolacja, to idziemy na kolację o 17. Tak, nie ma, że nie, nie że ma, nie może, coś nie może. Macie zjeść i tyle, jedzenia się nie marnuje. Tak. Przesłanie dla dzieci. Dzisiaj w ramach rozgrzewki graliście mecz z pozostałymi kabareciarzami. Nie jesteście przemęczeni? Wrócili i powiedzieli, że po 5 minutach się spocili i że mieli zadyszkę, że już nie mieli siły. To są tacy sportowcy. Tak się składa, że było zupełnie inaczej. Franciszek Smuda akurat przychodził od stadionu, zobaczył jak gramy, podziwiał nas, powiedział, że w kadrze jeszcze nie ma dla nas miejsca, bo nie jesteśmy naturalizowanymi obcokrajowcami, więc nas tam nie zgarną, ale że generalnie było bardzo fajnie i dobrze, dajemy radę.
Abuli, czyli Karol, pianista nasz, który ma tutaj pianino na piersi, powiedział, jak szliśmy na obiad, czyli o 13, a wrócili z piłki o 12.30, Alan, już czuję nogi, już czuję tę piłkę. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że tę wspaniałą koszulkę dostałem od naszego akustyka z kabaretu, który stoi teraz za kamerą, który też wygrał konkurs strzelecki, także Michał, bardzo Ci dziękuję, bardzo uprzejmie Ci dziękuję za tę koszulkę. No. Wspominamy o naszym akustyku, wspominamy tutaj o wszystkich, a nasz kolega Tomek z kabaretu poszedł po kolację dla wszystkich. Tak, a dzisiaj zamiast grać w piłkę, pisał teksty kabaretowe, także tak. Tak. Ale ja może... jeszcze powiem, pożyczył mi dzisiaj matę do ćwiczeń. Tak, a ja chcę coś powiedzieć w końcu o meczu. Proszę. Bo był mecz kabaret Puk i Paweł Reszela versus kabaret Tiruriru i Paweł Pałaszewski. Mecz był bardzo wyrównany. Nie pamiętam dokładnie wyników w trakcie meczu, aczkolwiek był bardzo wyrównany. Natomiast w rzutach karnych wygrał kabaret Puk plus Paweł Reszela, a jedną bramkę strzelił taki mały chłopczyk, który przyszedł z nami trochę pobiegać, bo już siły nie mieliśmy biegać po boisku. Zdjął buty i w samych skarpetach kopnął zwycięskiego karnego. Także Rafał, pozdrawiamy, dziękujemy za tę bramkę. Będziesz w naszych sercach. To jest jedyna rzecz, której nie wytniemy z tego wywiadu. Także bardzo dziękujemy. Jeszcze bym chciała pozdrowić kabaret Tiruriru powiedzeniem jednego z najwspanialszych obsługujących technikę w Rotundzie. Zawsze jak sprawdza mikrofony, mówi Tiruriru taczka żwiru. Tiruriru taczka żwiru. A ja chciałbym pozdrowić Pawła Reszelę. Paweł Reszela, niech lej tyle. I chcielibyśmy jeszcze kogoś nie pozdrowić, nie pozdrawiamy Bono. Dziękujemy bardzo. Was bardzo nie pozdrawiam. Póki idźcie sobie stąd. Póki idźcie sobie stąd, pozdrawiamy was. Jedźcie do domu. Niczego pozdrawiamy was, ale już sobie was tutaj nikt nie oczekuje. Dziękuję, tak. Do widzenia. Do widzenia, dziękujemy. To ludzie, my pasujemy, ale to nie to, że ten tego, to ludzie, to każdy wie, co każdy ma. Ten ma 100 milionów, ten ma 300, ten głupota opowiada, ten do wojska idzie, ten żebra, ten się wałęsa, a to ludzie. My pasujemy, Wajsu prowadził, nie, siadam jakoś, trzeba, nie będzie to. Zdobyłeś pierwsze miejsce na manewrach kabaretowych. Jak się występowało? Oj tam. Występowało się oczywiście bardzo fajnie. Nowodworska publiczność jest bardzo sympatyczna, bardzo fajna. Sala była pusta jeszcze za 10, 6, o 6 była pełna, pękała w szwach. No kurczę, no miłe zaskoczenie. No przecież przyjechałem i taka nagroda na zachętę. Fajnie, super. Jesteś parodystą. To znaczy nie, no uważam się po prostu za kabareciarza, akurat tak się zmierzyłem z taką tematyką, jak to podejść do parodii w takim sensie, żeby było fajnie i to sobie taki program ułożyłem i tak zaprezentowałem się jako parodysta, uważam się po prostu za kabareciarza. Kogo parodiuję? Może kogo najchętniej? Kogo najchętniej? Łokietka, Bolesława Chrobrego, Mieszka Pierwszego. Parodiuję taką znaną kobietę, babcię klozetową, którą poznałem w Toruniu, jak byłem na PKP, to ją bardzo chętnie parodiuję. Kogo jeszcze? Bolka i Lolka. No jakieś takie znane postacie, mniej znane. Kogo chętnie parodiuję? Nawet zwierzęta, głosy ptaków. No różne, naśladuję bezdomne owady, ich lot, podpatruję. Różne rzeczy, naprawdę. Nawet Ciebie mogę sparodiować. Tak? Nie, to lepiej nie może. A jesteś zdyscyplinowany, czy raczej nie? No oczywiście, że jestem. Jak trzeba, to jestem. Jak nie, to nie. W nocy, jak śpię, to nie jestem, bo nie panuję nad sobą. Okay. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję i gratuluję bardzo. Pierwszego miejsca. Ja bardzo mi było miło rozmawiać. E-kabaret, jeździcie z nami wszędzie. Zapraszamy na festiwale, a e-kabaret z nami jeździ. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Braliście udział w zawodach militarnych. Jak wam się strzelało? Miał być rzut granatem, miał być strzelanie z łuku, ale wrobili nas tylko w strzelanie z krótkiej, długiej broni. Tak, całą drogę jak jechaliśmy na każdym parkingu, rzucałem kamieniami w inne samochody, żeby rzucić tym granatem dzisiaj, no i niestety. Kolega ambitnie ćwiczył. Tak. A jak wam szło to strzelanie z pistoletów? Wygraliśmy, ale inni oszukiwali, nie wiem jaki jest werdykt. Tak naprawdę dali nam broń taką, która była nieskalibrowana i ona leciała w górę i trochę w lewo. A jeden kolega skrócił sobie dystans i stał w zakazanym miejscu i z bliższej odległości strzelał. Jeden kolega miał więcej, bo ja strzeliłem w jego tarczę. Pomyliłem naszą z jego i on dostał nasze punkty. Ja nie wziąłem udziału w zawodach, bo ja się generalnie bardzo boję broni.
nie ukrywam, że mam taką traumę z dzieciństwa, kiedyś po lesie mnie gonił taki gość ze strzelbą. Ja uciekałem, ale mnie niestety trafił. To jest trochę inna historia, ale Alan tak Boże. Po prostu. Tak naprawdę ja goniłem gościa ze strzelbą po lesie i on mi uciekł. No i generalnie stronię od tego, po prostu no, nie ma przemocy, peace. No. Kabajerka, postrzelaliśmy sobie, no trafiłem 4 dziewiątki. Na 20 prób, ale... Bardzo fajne zawody, strzelałem z karabinku pneumatycznego, chociaż bałem się, że jak kabareciarze dorwą się do takich karabinków, to efekt to może być mecz do jednej bramki, ale na szczęście nikt sobie krzywdy nie zrobił, ale chyba bezpieczniejszy byłby rzut piłką lekarską dla nas, ale było fajnie. Już przyciął? A jak pani krzywdę zrobiło? Ojej. Nie mógł być żółty. Co, o czym co z tym Bono? Co z Bono? No, zastrzeliliśmy, ganialiśmy po lesie i zastrzeliliśmy Bono. I dlatego, że nie chcieliśmy brać udziału w zawodach militarnych, żeby, no, po prostu za dobrzy jesteśmy. Ale raz do roku jeździmy do lasu wspomnieć ten czas, że zabiliśmy. Pomścić Bono! Agata, ty już nie udzielasz wywiadu w tym momencie, więc pozwól, że dokończymy. Pomścimy Bono, ubijając jelenia jakiegoś, takie mam założenie, ale szukamy jeleni. Mam nadzieję, że moi wykładowcy tego nie usłyszą, ale... Karol jest leśnikiem.